Cześć, witajcie. Gdzieś wczoraj w internecie mignął mi krótki film to była chyba konferencja prasowa w Sejmie, która wczoraj się odbyła i na tej konferencji tam były 3-4 jakieś młode osoby, 20-paroletnie. Kompletnie nie wiem, kto tam w tym Sejmie siedzi, natomiast te osoby mówiły na temat tego, jak dziecko polskie spędza czas, że musi wcześniej wstawać, kończyć tam lekcje o godzinie 3, 4 na korepetycje. Iść i tak dalej, ten dzień tego ucznia był pokazany, to było w takim trochę prześmiewczym kontekście. Natomiast trochę zacząłem sobie też tak myśleć tutaj o sytuacji, w której ja jestem tutaj w Wielkiej Brytanii, mój syn, który do szkoły chodzi o sobie, tak naprawdę o swoich młodych latach, i powiem wam tak, przede wszystkim nie wiem czemu się to tak dzieje, ale oczywiście już wiadomo, że wiele, wiele lat temu widziałem ten trend wśród moich znajomych, którzy w Polsce są, mieszkają w większych, w mniejszych miastach, to nie miało żadnego znaczenia. Natomiast trend tych korepetycji, który zaczął się już, mogę powiedzieć, rzeczywiście w latach 90., chociaż kiedy ja byłem w liceum, to było raczej przygotowanie się do matury i powiedzmy w ostatnim roku ktoś te korepetycje robił, ewentualnie ktoś, kto chciał być dobry z jakiegoś tam przedmiotu, ponieważ, nie wiem, na studiach gdzieś tam startował. A teraz taką widzę tendencję, że w ogóle tak jakby korepetycje stały się czymś, no nie wiem, normalnym, tym, że dziecko o godzinie, nie wiem, wraca ze szkoły o 4, coś tam szybko może je, o 17 albo od razu po szkole gdzieś zasuwa na jakieś korki i przez cały dzień ma to załadowane. Powiem wam szczerze, że ja tak patrzę właśnie i na swoje życie i nigdy nie chodziłem na korepetycje, chodziłem tylko na prywatne lekcje angielskiego w liceum. Nie miałem w ogóle w szkole, nie miałem angielskiego, chodziłem tam chyba przez rok czy 2 lata w liceum z bratem. Na te lekcje. Nigdy więcej, znaczy no nigdy na żadne inne korepetycje nie chodziłem. Tutaj słyszę o tych moich znajomych, którzy mówią, że właśnie dzieciaki właśnie z jednego na drugie, z jednego na drugie, z jednego na drugie. Powiedzcie, co kurwa za młodość takie dziecko ma? Wiecie? Bo ja patrzę na przykład na swojego syna i na przykład dla mnie wyznacznikiem jego progresu są wyniki po prostu egzaminów, które tam mają 2 razy do roku, w czerwcu i w grudniu są egzaminy, plus jakieś tam kwartalne oceny. Ja widzę, że chłop sobie daje radę, tak? Nie musi mieć wszędzie wszystkiego, nie wiem, zielonego, bo oni tam akurat kolorów jakichś używają. Czerwony to zły, tam żółty, jakiś tam, nie wiem, pomarańczowy i nie wiem, niebieski, zielony, coś takiego. I powiem wam szczerze, że są jakieś tam przedmioty, no i ma jakieś tam, nie wiem, żółte z czegoś. No i co? I powiecie, i co, że ma żółte? I co? Bo szkoła mu tak powiedziała, że z jakiejś tam, nie wiem, geografii, czy z religii, czy tam z czegoś tam, bo akurat on jest w katolickiej szkole, więc ma tam jakąś lekcję w tygodniu. Czy to jest takie, nie wiem, ważne dla tej jego przyszłości? Czy po prostu, nie wiem, to jest tak jak ja poszedłem na jakieś studia, które były całkowicie beznadziejnymi studiami, oczywiście, tam jakąś miałem i 2-letnią szkołę, i potem studia jakieś po politologii, które do niczego mi się tak kompletnie nie przydało. Oczywiście, tak, wiadomo, to jest jakiś tam mój wybór, ale powiem wam, że cała moja jakaś tam kariera, można powiedzieć, zawodowa, i tu nie mówię tylko o gdzieś pracach dla kogoś, bo nawet te prace, które tutaj w Londynie wykonywałem, bo moja kariera zawodowa tak naprawdę w Polsce to była jakaś tam jedna dziadowska praca wiele, wiele lat temu, i tam w Polsce to mam 10 złotych emerytury. Natomiast tutaj za granicą też to nie były jakieś tam do pewnego czasu, szczególnie przez te pierwsze kilka do 10, 10, 12, 13 lat. Tutaj nie były to jakieś tam prace, nie wiadomo jakie. Po prostu były dobrze płatnymi pracami i tyle, ale to tam nic nie wymagało ode mnie jakiegoś wysiłku mentalnego. Natomiast ja równocześnie zawsze działałem sobie w e-commerce i tak naprawdę to ten e-commerce, którego nigdzie mnie nikt nie nauczył. No przecież nie nauczysz się tego na studiach z ekonomii i tak dalej. I to jest też w ogóle najfajniejsze, że ja byłem głąbem matematycznym. Ja miałem po prostu dwóje, ale ledwo w ogóle maturę w Polsce zdałem z matematyki. Wszyscy mi wkoło mówili, że ja będę jajka na bazarze sprzedawał, tak? I że się w ogóle nie nadaje do tego. Pamiętam, że bardzo chciałem na informatykę iść, też miałem takie porady: ty sobie nie idź na informatykę, bo ty masz bardzo słabe wyniki z matematyki, nie będziesz się nadawał. I jako, nie wiem, mój rodzic, to chciałbym teraz usłyszeć, i to samo by mojego dziecku powiedział: idź na tą informatykę. Po roku najwyżej się przekonasz, że to nie jest dla ciebie. I tyle. Nic by się nie stało. Świat by się nie zawalił. Dwudziestolatek, który co zaczyna po roku od nowa, gorzej jest zaczynać, jak się ma 40 lat od nowa, tak? Niż jak się ma 20, bo w tym wieku do 30 lat to sobie można co roku zaczynać coś nowego. I próbować różnych rzeczy ryzykownych, bo się nie ma dzieci, bo się nie ma rodziny, nie ma odpowiedzialności za bardzo. I wciąż można, jakby się uprzeć, to jeszcze u rodziców na garnuszku mieszkać, albo ze znajomymi sobie na kupie gdzieś tam wynajmować. I wszystko, co robię w tym momencie w swoim życiu zawodowym, teraz już też, ponieważ też współpracuję z firmą dosyć profesjonalnie, prowadzę swój własny biznes, mam również jakieś zainteresowania, powiedzmy, inwestycyjne, prywatnie. Ja się wszystkiego nauczyłem sam. Ja się nic mi szkoła kompletnie nie dała.
to, że rozumiem, jak biznes działa, to, że rozumiem PNL, tabele, wiem, jak firmę rozliczać, jak wyglądają podatki, to wszystko ja się sam nauczyłem, nie kończyłem kompletnie żadnych studiów. I to są po prostu lata doświadczenia i nic więcej. I powiem szczerze, że teraz na przykład jak obserwuję mojego syna, który nie ma żadnych korepetycji, kompletnie, nie chodzi na żadne korepetycje, on tam sobie chodzi na jakiś tam klub aktorski po szkole, interesuje się sportem, ma jakieś swoje zainteresowania związane z no, pewnymi jakimiś tam projektami, które gdzieś tam robi w internecie i widzę, że na kodowanie sobie chodzi, został zapisany i to tak naprawdę też fajnie zaskoczyło, ponieważ to nie jest coś, co widzę robi z jakimś tam przymusem, po prostu koduje i gdzieś tam to równocześnie fajnie idzie mu z tym, co w szkole się dzieje. To są takie dodatkowe zajęcia, które tak naprawdę od tych zajęć się zaczęło, a potem dopiero było kodowanie w szkole. I uważam, że tak, moje dziecko powinno mieć po prostu normalne dzieciństwo, normalny czas po południu, kiedy chce to idzie sobie do kolegów, kiedy chce to sobie, nie wiem, poczyta książkę, kiedy chce to sobie coś tam poczyta na internecie, to sobie jakiś tam film nakręci, bo coś tam powiedzmy publikuje na TikToku czy coś takiego. I wiem, że to się wydaje jakieś tam, ojej, na TikToku coś tam robi, nie, robi coś, powiem wam szczerze, że robi akurat bardzo fajną rzecz, ponieważ mówi na temat tego, jak 15-16-latek może sobie ćwiczyć na siłowni i to jest tak naprawdę budowanie czegoś pod takiej audiencji, takiej grupy, community, które później będzie prawdopodobnie wykorzystane do tego, aby produkt sprzedawać, ponieważ ja na przykład zajmuję się też profesjonalnie. Jedną z moich rzeczy jest to, że na Amazonie sprzedajemy produkty i jestem częścią teamu, zarządzam tak naprawdę teamem, który robi tak zwane NPD, czyli New Product Development suplementów diety. Więc to jest takie coś, co idzie właśnie w fajnym kierunku i moje doświadczenie, które zdobywam tam, będzie pewnie za jakiś czas wykorzystane, a mój syn będzie próbował na przykład to sprzedawać. Nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic złego, nie musi być dla mnie, jeśli powiem, tata, ja chcę być lekarzem, chcę być prawnikiem, chcę być tym, okej, będę go w tym wspierał. Na razie dla niego to jest czas poszukiwań, nic się nie stanie, jeśli na studia, które sobie na przykład gdzieś tam teraz w głowie ma, nagle powie, tata, to ja sobie robię 2 lata przerwy, pójdę, jak będę miał 21 lat na studia, 22, okej. Nie będę go do niczego zmuszał, nie będę go na siłę do jakiś, na jakieś dodatkowe zajęcia brał. Chłopak sobie radzi, dużo jest na zielono tych wyników i uważam, że tak to powinno wyglądać. A nie robić z dzieci nie wiadomo kogo. Tak naprawdę ciekaw jestem, ile z tych osób, które same chodziły na te dodatkowe zajęcia, tak naprawdę jakieś benefity z tego później miały w życiu zawodowym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że to jest pytanie o to, jak system edukacyjny w Polsce działa, bo może chodzi o to, że właśnie jest, nie wiem, niewydolny, ale to nie znaczy, że ten w ogóle system jest dobry, ponieważ może to jest tak, że są jakieś chore egzaminy, wymagania. Tutaj nauka, która jest przekazywana, nie jest w odpowiedni sposób przekazywana. Coś tam gdzieś trzeszczy i tak naprawdę, no cóż, czy ja chcę, żeby mój syn wyskoczył tutaj nam jako 18-19-latek, jako jeden z tych trybików w tym całym systemie, który wie, że on to się musi tutaj dostosować, robić tak, jak trzeba robić i tak, jak należy robić. Czy chce kogoś tak naprawdę, który ma dosyć niezależne myślenie i jest w stanie wyeksplorować wiele różnych rzeczy w życiu, tak? A nie tam, że ta szkoła go gdzieś stuneluje w jednym kierunku. Niech on sobie próbuje. Ja powiem szczerze, że daje mu do 30, niech sobie do 30 roku życia eksperymentuje, próbuje i ja go będę w tym wspierał. Pomyślcie sobie, ja z Polski, w Polsce byłem w 2009 roku po 6-7 latach w Anglii, gdzie wydałem wszystkie pieniądze po to, żeby tam mieszkanie jakieś wykończyć, które kupiłem i tak dalej, i tak dalej. I wróciłem w 10 roku jako 33-4-latek tak naprawdę bez pieniędzy znowu. Czyli można powiedzieć, że w teorii byłem bankrutem, tak? Nie miałem prawie nic, bo wszystkie te moje oszczędności przez 6-7 lat z Anglii poszły na to, żeby wykańczać całkowicie nowe mieszkanie, które wtedy w 2008-2009 roku w Polsce były sprzedawane nawet bez gładzi, bez kontaktów, bez niczego. I zacząłem. To dlaczego on jako ten 30-latek nie miałby, nie wiem, 3-4 razy do zera sobie zejść, ale jakie doświadczenie złapać? Ale to też chodzi o właśnie taki mental, który mieć, że nie uczepić się w wieku 22 lat jakiejś, nie wiem, pracy, nie wiem, w budżetówce bezpiecznej, gównianej i przecipieć tak do emerytury. Po prostu chcę mu dać wiele, wiele opcji. Może on wybierze właśnie tą i powie, tata, wolę robić tak i bezpiecznie, ale myślę, że właśnie na tych próbach w wieku 20 kilku lat
Im więcej rzeczy wtedy wypróbujemy, tym jest większa szansa na to, że jedna z nich może bardzo fajnie po prostu wypalić i zaskoczyć. No nic, także tyle. Na razie, hej.